szczerze, podczas zdobywania Hadouken sobie też pofarmię trochę żyć i tych subtanków. No, że aż tak mocno nie muszę, ponieważ mam już dwie pełne, ale ta... Ostatnie poziomy mogą być troszkę trikujące. Życie chcę, ponieważ jak spapram moją kolejność, jak spapram cykl podczas Sting Kameleona, to wtedy walka będzie trochę trudniejsza. Więc mam nadzieję, że go złapię w cyklu, gdzie mogę po prostu spamować ciągle Boomerang Cutter, co mi pozwoli na szybkie unicestwienie Sting Kameleona. Ale cóż, zobaczymy teraz, ponieważ ten let's play jest super nieprzewidywalny. Raz gram kompetentnie, raz ginę w najłatwiejszych momentach w historii gier wideo. Fuck. Ale cóż, go złapałem w cyklu, dobrze. Praktycznie już tą walkę wygrałem. Sting Kameleon mi nic nie zrobi. I tak, panie i panowie, pokonaliśmy 8. i też ostatniego Mavericka w tej grze. I oczywiście będziemy mieli broń pod nazwą Chameleon Sting. I ta broń jest słabością Storm Eagle, który tak czy jak jest uber łatwy bez jego słabości, więc ta... Ale jego szarżowany shot się bardzo przydaje, ponieważ to powoduje, że jesteś dotykany przez parę sekund. Nawet kolce ci nic nie zrobią. No ale cóż, save'ujemy sobie, ponieważ czemu nie? Finally, we found Sigma's Fortress. Więc Zero mówi, że on znalazł fortecę Sigmy i teraz trzeba tam iść i pozbyć się Sigmy. Ale zanim się pozbędziemy Sigmy, czas na odblokowanie Hadouken. Więc Hadouken się odblokowuje tak. Trzeba mieć wszystkie upgrade'y życia, wszystkie hardtanki, wszystkie subtanki, trzeba pokonać wszystkich Mavericków i trzeba mieć wszystkie części zbroi. Potem, jak pamiętacie, ja mówiłem o bardzo podejrzanym miejscu na końcu poziomu Armored Armadillo. Tą kapsułę na samej górze, nad bramą bossa Armored Armadillo, trzeba ją zrobić 5 razy. Po 5 razie, zamiast kapsuły życia, tam będzie kapsuła doktora Lighta, która da ci oczywiście Hadouken. Na PSP w remake'u i w wersji podstawowej oryginalnej miałeś tylko jedną wizytę do tej kapsuły. Ale musiałaś tam dojść bez stracenia ani jednego życia. W sensie takim, że musiałaś mieć pełne życie. Cały pasek życia. Więc tak. Ja zedytuję moje powtarzania tego poziomu 5 razy. I się zobaczymy ponownie, kiedy będę miał Hadouken. I już jesteśmy, panie i panowie. Oto jest kapsuła doktora Light, super tajna. Jak widzicie, teraz doktor Light ma kostium Ryu. I wchodząc do środka, będziemy mogli robić Hadouken. Będziemy mogli używać Hadouken, to chciałem powiedzieć oryginalnie. I gra ci nie mówi, jak używać Hadouken. Praktycznie Capcom się spodziewa, że wiecie, jak grać w Street Fightera. Albo praktycznie myślą, że ci, którzy grają Mega Man X, umią grać w Street Fightera. Ale cóż to z Hadouken, panie i panowie? W kolekcji PlayStation 2, jak strzelacie Hadouken, to Mega Man X w ogóle nie mówi Hadouken. Ale cóż, panie i panowie, mamy już praktycznie wystarczające. Mamy wszystko praktycznie, nie mamy nic wystarczającego. Mamy wszystko tajemniczko. Pełne subtanki, wszystkie życia, wszystkie bronie, mamy Hadouken. Więc teraz możemy się zająć wielkim, złym, łysym Sigmą. I muszę nogi wyprostować, ponieważ mnie nogi bolą, bo po turecku siedzę na krześle, nie wiem czemu. To krzesło w ogóle ledwo wytrzymuje mój ciężar, ponieważ jestem grubą świnią, która je tylko pizzę i kurczaki. Ale cóż, 0 i X się rozdzielają, ponieważ... czemu nie? Zero jeszcze nie jest ważną postacią w tej serii. Dopiero Zero będzie ważniejszą postacią od dwójki. No i potem, zaczynając od X-a czwórki, Zero zaczyna hakować serię X-a i praktycznie Zero będzie głównym protagonistą, a X będzie pobocznym frajerem, którego nikt nie lubi, ponieważ on nic nie robi, tylko narzeka.
O, czemu reploidy muszą walczyć? Wow! O! Ja już chciałem powiedzieć, że ta sekcja jest trudna. Bardzo łatwo mi ta sekcja poszła. Oczywiście, że ja deadłem. To jest fucking let's play, panie i panowie. Nie ma szczęścia. Nie zasługuję na szczęście w tym let's playu. Już się obawiam o fucking Sigma, jak mnie rozdupczy jak dziecko. Wyciągnie pasa i mnie spasuje. No, teraz jesteśmy w bardzo łatwej sekcji. Najtrudniejsza część tej gry zaliczona, panie i panowie. To platformowanie. Ten latający mostek. Jak to mostek, który lubię nazywać. Z input lagiem ta sekcja jest frajerska jak shit. Jest strasznie trudna. Ale cóż, Vile. I ten Zero mówi, żeby X się trzymał z dala, ponieważ Zero pokona Vile'a bez problemu. To oczywiście jest główną prawdą, ponieważ Vile mu skopie dupę bardzo szybko. O nie! Zero został złapany! Ale cóż, to jest kolejna walka z Vile'em, którą nie możemy wygrać. Musimy praktycznie stracić całe życie, żebyśmy mogli kontynuować z grą. Mówiąc tak, musimy się dać pobić. I jak widzicie, ponieważ mamy ten upgrade zbroi, który zmniejsza obrażenia od wroga, to jak widzicie, trochę to zajmie. Yo, Zero, co tam u ciebie? O nie, ja tylko sobie tak siedzę. Jeszcze nie jestem faworytem Inafune. Ponieważ Keiji Inafune kocha Zero praktycznie. Zero, wygląd Zero miał być oryginalnym wyglądem Mega Mana X, ale się obawiał, że Capcom powie nope, ponieważ Zero nie wygląda jak Mega Man. Ja tylko przygotuję Rolling Shield. O, to jest bardzo miłe ze strony Vile'a, że on mnie tutaj postawia. Ale cóż, Zero się poświęci i wysadzi się. I oczywiście to nie zniszczy Vile'a, ale zniszczy jego Right Armor, co nam pozwoli w końcu na walkę 1 na 1 i będziemy mogli zniszczyć Vile'a raz na zawsze. Niestety Zero deadnie, ale nie martwcie się, on powraca w dwójce. Bez problemu. Oczywiście trzeba będzie go naprawić w dwójce, ale to będzie na następny dzień. I ponieważ X był bardzo zmotywowany poświęceniem Zero, to nasze życie zostało wyleczone. Ale Vile jest żałośnie łatwy, jego całość to jest Rolling Shield. Vile jest ostrym, wielkim, hardkorowym fanem Boba Fetta. I po Vile'u! Ale to nie jest koniec tego poziomu, panie i panowie, ponieważ prawdziwy boss tego poziomu jest jeszcze większym frajerem. Praktycznie jak spapracie taktykę, jak zmarnujecie Shotgun Ice'a przed walką z tym bossem, z którym będziemy walczyli, to sorry, ale grę resetujcie albo game overujcie. Ale cóż, Zero nie żyje, cool, mam to gdzieś, on powraca, kurde, w X dwójce. Więc gdybyście nie mieli upgrade'a X-Bustera, to wtedy Zero by ci powiedział: weź mój Buster. I ja nawet nie wiem, czy ten Buster jest potężniejszy od tego X-Bustera z kapsuły doktora Lighta. Tutaj się przyda umiejętność Steam Kameleona. Albo jeszcze nie.
Dobra, teraz jesteśmy nietykalni, ale coś kurde gra nie rejestruje moich tych przycisków, więc muszę jeszcze raz kurde zrobić to. Nie chcę używać Energy Tanka tak wcześnie w grze. W Fortress Enigmy. Dawaj, czarżuj na czas! Fuck! Będę zmuszony na użycie tego subtanka. Mam nadzieję, że ja odzyskam wszystko. Albo se sfarmię przed Sigmą. Proste. Ale patrzcie, tutaj fucking wrogów jest. Masakra normalnie. Ale cóż, szykujcie shotgun Ice'a, ponieważ boss... Albo jeszcze nie ten boss, to z bossa, aż sorry. Boomer Kwanger. Zapomniałem, że boss teraz w tej grze jest troszkę inny niż w innych grach X'a, gdzie mamy standardowy pokój, gdzie są portale. Tutaj mamy emulację boss rushu z Mega Mana 1, gdzie... Ten, walczymy tylko z paroma bossami w jednym poziomie. Ale cóż, adios! Boomer Kumanger. I tutaj mogę szczerze wykorzystać szansę na sfarmienie sobie Energy Tanka. Tutaj jest dużo wrogów, którzy są bardzo mili z życiami. Praktycznie wszystko co lata daje mi wystarczająco życia. Metule oczywiście, z oryginalnego Mega Mana. Też się pojawiają w Battle Network. Ale nie będę robił Let's Play Battle Network na razie, ponieważ nigdy nie grałem w grę Battle Network. Mnie interesuje gra na GameCube'a. Network Transmission, ponieważ ona jest bardziej taką klasyczną gierką Mega Mana. I wiecie jak mnie to podnieca. O, co, co, co? Dobra, mam wystarczająco fucking życia, let's go. Ponieważ gra się zlaguje i mi wybuchnie. Ale cóż, szykujcie shotgun Ice'a, ponieważ ten boss jest frajerem. Więc ja tutaj się wyciszę, ponieważ chcę mieć kompletną koncentrację. W ogóle zapomniałem tylko powiedzieć, ale chcecie użyć Hadouken, to trzeba mieć pełne życie. Jak macie mniej niż pełne życie, to nope. Po Hadoukenie. Dobrze nam idzie. Fucking kurde, pająki zasrane. Skupienie. Po farmie sobie przed Sigmą. Ponieważ jak deadnę teraz, to shotgun ice się nie regeneruje za amunicją. Praktycznie trzeba albo farmić, co chyba już nie będziemy mogli robić, albo game overujemy na tym poziomie i trzeba go od nowa robić. A, jego fake out na końcu, gdzie on się zatrzymuje w połowie i potem puszcza pająki i potem znowu na dół idzie. Ale cóż, boss spider, jak ten boss się nazywa. On jest najtrudniejszym bossem tego poziomu, tej fortecy. Rangda Bangda oraz D-Tank żałośnie łatwi. Ale boss spider, fucking frajer.
Teraz zauważcie, żeby troszeczkę ciszy w komentarzu, ponieważ tutaj teraz jest skupienie na maksimum. Gra mnie teraz rozpieszcza, kurde, tymi Tegasami. Jak pamięć mnie nie zawiedzie, teraz walczymy z Chili Pingwinem. I tak, walczymy z Chili Pingwinem. Rozpoznaję tą arenę. Ale teraz możemy użyć słabość jego. Adios, Chili Pingwin. Wiem, co za taką ciszę, ale muszę się naprawdę teraz skupić, ponieważ szczerze, jak sfailuję na ostatnim bossie, to trochę farmienia jest za karę. A ja nie chcę marnować waszego czasu oraz swojego. Oczywiście bym mógł to nagrać z emulatora i spamować save state, ale wtedy bym poczuł się ostro brudny. Ponieważ przeszłem serię X raz bez save state'owania, więc mogę też drugi raz przejść. Więc teraz będziemy walczyli ze Storm Eagle, więc wam pokażę, jak jego słabość działa. Ale uważajcie ze Chameleon Sting, ponieważ to jest też słabość bossa głównego tego poziomu. Ja się boję o walkę z Rangda Wangda, ponieważ tam są kolce i jak wiecie, kolce, kurde, są instakillowe i ja nie miałem szczęścia z kolcami w niektórych poziomach. Dobra, po Storm Eagle raz na zawsze. Teraz muszę trochę życia pofarmić sobie. Tutaj będzie to pikuś, ponieważ jest ten nietoperz. Serenie, wszystko co lata lub jest małe daje ci dużo życia w X1. Potem w X2 jest miejsce, gdzie możesz perfekcyjnie sobie bez problemu bardzo łatwo farmować energy tanki oraz życie. A w X3 masz jeden specjalny chip, który ci pozwala leczyć życie i ładować ataki, kiedy stoisz w miejscu. Dobra, mam wystarczająco dużo życia. Damy radę z Rangda Bangda. Głupia nazwa, ale tak się boss nazywa. Fucking nietoperze. Na cholerę temu, Sigmie nietoperze. Ale cóż, Sigma to taki jeden zrąbany reploid.